Może zacznę w dość wzniosły sposób, mianowicie powiem, że naród, który nie posiada własnej historii nauki, historii kultury, to jest jak dom bez fundamentów. Tymczasem wiedza o naszych wybitnych uczonych, szczególnie z zakresu historii nauk społecznych, humanistycznych, wiedza o elicie intelektualnym jest w społeczeństwie raczej znikoma. Oto moje doświadczenia. Każdego roku, kiedy zaczynam wykłady z historii nauki na Uniwersytecie Warszawskim, w jednym z instytutów Wydziału Historycznego, zadaję studentom pytanie: co wiedzą o wybitnych uczonych z okresu po II wojnie światowej? I niestety spotykam się z bardzo smutnymi doświadczeniami. Otóż studenci wiedzą bardzo mało. Na przykład nic nie słyszeli, na ogół wyjątki są na niektórych rocznikach, o Polskiej Szkole Archeologii Śródziemnomorskiej. Zadziwiło mnie to tym bardziej w tym roku, że przecież w ubiegłym roku był Międzynarodowy Rok Kazimierza Michałowskiego. Teraz, dzisiaj na egzaminie zadałam pytanie studentce, co może powiedzieć o Aleksandrze Geisztorze. Odpowiedziała mi, że nic na ten temat nie wie. Nic nie wiedzą studenci o Stanisławie Lorencu, o nim jako animatorze odbudowy Zamku Warszawskiego, o nim jako o twórcy modelu o konserwacji i rekonstrukcji zabytków. Wszystko to jest dosyć smutne. No, pytam studentów, z czego wynika ich niewiedza. Oni mi twierdzą, że nigdy z nikim na ten temat nie rozmawiali, a dowiadywałam się, jakie licea kończyli. Okazuje się, że kończyli renomowane licea warszawskie, więc to jest tym bardziej zdumiewające. Twierdzą, że w telewizji właściwie nie ma prawie żadnych spektakli, żadnych audycji na temat polskich uczonych. To samo w radiu jest stosunkowo za mało, jeżeli są, to w godzinach nocnych. I właściwie doszłam do wniosku, że tak bardzo ich obwiniać nie można. Staram się w miarę możliwości sama wypełniać tą lukę, ale to jest wszystko oczywiście mało. Dlatego też postanowiłam napisać książkę, zawiesić w czasie, poświęconą najbliższym mi historykom nauki, historykom kultury, mianowicie z mojej własnej dyscypliny. Tytuły poszczególnych esei oddają kredo życiowe postaci, które występują w książce. Są to bardzo ciekawe osobowości, indywidualności, a w naszej epoce, epoce internetu, komputerów, wszystko to są znakomite zdobycze techniki, zresztą świadczy o tym dzisiejsze nasze nagranie. Ale jednocześnie są to środki techniczne bezosobowe i dlatego tym bardziej trzeba ocalić od zapomnienia, ująć w jakąś sieć liter, słów, druku, najciekawsze nasze postacie z historii poszczególnych dyscyplin. No ja z historii nauki. Kto tu występuje? Profesor Bogdan Suchodolski, który odegrał wielką rolę nie tylko jako wybitny uczony, twórca dwóch znakomitych dzieł, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, ale również jako organizator całych struktur historii nauki po wojnie, która przecież ta historia nauki w formie struktur po II wojnie światowej właściwie nie istniała. Profesor Suchodolski zawsze zwracał uwagę, że historia nauki nie może mieć charakteru antykwarycznego, że historia nauki musi służyć teraźniejszości i przyszłości, że te doświadczenia, które wynosimy studiując przeszłość, muszą nam pomagać w zrozumieniu teraźniejszości, a tym samym w budowaniu naszej przyszłości. Stąd tytuł Przeszłość dla przyszłości. Drugim bohaterem
mojej książki jest pan profesor Waldemar Włazę. Postać niesłychanie ciekawa, również zasłużona dla historii nauki. Postać wielowymiarowa. Pan profesor Włazę pochodził z Lwowa. Chyba stąd miał taki specyficzny charakter. Był bardzo błyskotliwy, lubiany w towarzystwie. Wszyscy uważali go za człowieka bardzo elokwentnego, dowcipnego, ale nikt nie podejrzewał, że jest jeszcze w nim druga natura. Mianowicie człowieka, który ciągle czegoś szuka. Profesor Włazę jakoś nie mógł znaleźć miejsca nigdzie. Ciągle podróżował, ciągle czegoś szukał. Ten świat, w którym żył, zupełnie nie pasował do jego wyobrażeń. Dlatego też chyba jego ulubioną książką były Podróże Gullivera. I tak jak Gulliver szukał jakichś szczęśliwych wysp nieznanych, gdzie może byłoby lepsze życie, oczywiście nigdy tych wysp znaleźć nie miał, po podróżach wracał do domu, odpoczywał i znowu szukał ciągle czegoś. Także tutaj często zatracała się fikcja między Gulliverem, między powieściami utopijnymi, a jego życiem. Ale na zewnątrz był zupełnie inny. I dlatego też zatytułowałam esej o nim W poszukiwaniu sposobów współżycia z czasem. Zresztą u niego czas też się jakoś gubił, bo czas przeszły, teraźniejszy, przyszły, to się wszystko absolutnie zlewało i właściwie czasem człowiek, który go dobrze znał, nie wiedział, czy on żyje w przeszłości, czy w przyszłości, czy w teraźniejszości. Trzeci esej to nosi tytuł Listy uczone Andrzeja Feliksa Grabskiego. Kto to był Andrzej Feliks Grabski? Moim zdaniem postać na miarę międzynarodową, historyk historiografii, ale niedoceniony, zmarł przedwcześnie. W listach, które pisał do mnie, a listów tych zachowało się 30 parę, przedstawił wizję historii i historiografii, którą napisał. Ta wizja została właściwie w komputerze i musi być jakoś wydrukowana. Ja znałam część tego. Mianowicie on napisał historię historiografii powszechnej opartą na źródłach. Także to nie jest z drugiej ręki, ale studiował źródła bułgarskie, rumuńskie, nie tylko angielskie, francuskie. I dlatego wydaje mi się, że po przeczytaniu tych listów powinniśmy dojść do wniosku, my historycy nauki, historycy historiografii, że ta książka musi jakoś ukazać się, mimo że go już nie ma wśród nas, nie tylko po polsku, ale również w języku angielskim bądź francuskim. Także to jest jakaś taka pozycja w tej książce postulująca. Zależy mi bardzo, ażeby myśl człowieka, który przedwcześnie zmarł, została też właśnie chwycona w tą sieć liter i druku. Następną postacią występującą w książce jest jedyna kobieta, zresztą bardzo interesująca i piękna w dodatku, pani profesor Zofia Libiszowska. Jest to znowuż sprawa nader interesująca, gdyż pani Zofia Libiszowska pochodziła ze znakomitego rodu arystokrytycznego Gołuchowskich i zaczęła jako bardzo młody historyk działać po II wojnie światowej. Wszyscy rozumieją, że nie był to okres przychylny dla osób pochodzenia arystokrytycznego. Ale pani Zofia Libiszowska, już wówczas Libiszowska, bo już była mężatką, zdecydowała jednak starać się zrozumieć sens historii, nie przefarbowując się, co robiło wiele osób, zachowując swoją autentyczność, tożsamość, włączyć się w nurt prac historycznych. No i rzeczywiście, mimo różnych trudności, udało się jej, zdobyła międzynarodową rangę. Poza tym, oczywiście zdobyła stopniowo, z trudem, ale zdobyła wszystkie stopnie i tytuły naukowe i należała do najwybitniejszych historyków kultury w Polsce. A przy tym dodam, że była to kobieta bardzo urodziwa. Starałam się w książce pokazać zdjęcia z różnych okresów jej życia. I wreszcie ostatnia postać.
To już nawet nie historyk nauki, ale historyk kultury. Wprowadziłam go, gdyż był to i jest mój mistrz i nauczyciel, mimo że profesor Zdzisław Libera, bo o nim mówię, już nie żyje. Tytuł tego studium brzmi Żydzi w intelektualnej aktywności. Profesor Libera należał do tych ludzi, których intelektualizm promieniował. Właściwie zawsze profesor żył intelektem, zawsze czuło się jego wielką erudycję, a jednocześnie ciągłe zainteresowanie światem i zainteresowanie ludźmi. Także ten tytuł właśnie oddaje treść tego, co tkwiło w profesorze Zdzisławie Liberze. I ja muszę powiedzieć, że wywarł on duży wpływ na ukształtowanie się mojej osobowości. Także reasumując, chciałabym powiedzieć, że książka zmierza nie tylko do tego, żeby zatrzymać w czasie postacie z historii nauki, ale żeby pokazać, że w dobie komputerów, internetu bardzo ważne są indywidualności osobowości, które mogą być wzorcami i autorytetami dla studentów, dla młodego pokolenia. Zresztą chyba nie tylko, bo przecież na brak autorytetów ciągle narzekamy.